Siemano, witam Was dzisiaj. Kolejny unboxing przesyłki. Zamęczę Was tym, ale obiecałem wszystkim, że je otworzę. Otworzę i nie będę więcej ich przyjmował, także musicie się uzwoić cierpliwość. Zawsze to jest napisane, że jest to paka, paka, tym razem od Juliusza. Z Juliuszem już coś chyba robiliśmy kiedyś w życiu, ale być może się mylę. Słuchajcie, w każdym razie nie przysyłajcie mi na razie przesyłek, bo jestem tym zawalony. Cześć, szalony. Nazwa kanału Juliusza to karty piłkarskie. Wbijajcie do niego, zobaczcie co tam kręci. Jak kręci, lajkujcie go. Niech tam chłopak rośnie w siłę. Lewandowski, XXL, jeżeli to możliwe. No proszę. Saszetki Champions League. Karty piłkarskie, napisz do mnie, no bo tutaj musimy jakoś coś pomyśleć. Mamy Hazarda, gwiazdy sezonu. Wow, a mnie tam nie ma? Powinniśmy zrobić takie gwiazdy sezonu i wydrukować youtuberów. Ja mógłbym siedzieć na ławce rezerwowej, byłoby zabawnie. Co tutaj mamy? Mamy tutaj karty wdzieranki, tak. Coś takiego. A to nowość, pokażę Wam. Fajnie to wygląda. O, i jeszcze nam tutaj jeden się schował. I tu Cię zaskoczę. Będzie to Liga Szwajcarska. O, ostatnio otwieraliśmy od kogoś Ligę Francuską. Teraz będzie Liga Szwajcarska za chwilę. Najpierw niestety obowiązki. Dopiero później będą przyjemności. Czyli Ligę Szwajcarską zostawimy sobie na koniec. Mamy tutaj mecz Ataxa z zeszłego sezonu. Jest. Tego to mam z 10 tysięcy. I ciągle rośnie. Tam są najlepsze. I teraz nie wiem co zrobić. Czy mam otworzyć najpierw najlepsze, czy najpierw Ligę Szwajcarską? No dobra, najlepsze zostawię na koniec. Tutaj mamy Ekstraklasę z zeszłego sezonu. Gwiazda, gwiazda, gwiazda. Rychwał, tak, tak. Centarski, chociażby Mielcarz. Nowosielski. Sławik. Magiera, Bonin. I Garguła. Odkładamy to na bok. Mamy jeszcze Champion z zeszłego sezonu. Kolejny raz Wam przypomnę, że odpalamy. Co tutaj było napisane? A, 13-13 z tego sezonu. Kolejny raz Wam przypomnę, że odpalamy przesyłkę od karty piłkarskie. Zaraz sam chętnie wskoczę na jego kanał, zobaczę co tam robi. Mam nadzieję, że robi dobrze. W sensie, że fajnie kręci i będziemy mogli to oglądać. Będziemy mogli się rozkoszować filmami nagrywanymi przez karty piłkarskie. Zobaczcie ile fajnych kart powtórek. Cieszy mnie, że nie ma na razie mojego ulubieńca Runeya. Chociaż nigdy nie mów nigdy szalony. To zobaczmy co będzie dalej. Lecimy, lecimy. Bang, bang, bang. Wojciech Szczęsny. Modric. Też stały bywalec moich unboxingów. No dobra, mamy troszeczkę karteczek. Odkładamy je na boczek. Teraz zobaczmy tą Ligę Szwajcarską. Wow, a widziałem gdzieś to, nie miałem tego nigdy, ale widziałem to. Zobaczcie, karty w dobrym stanie, fajnie wykonane. Nie robi to nikt od nas, czyli od Panini, ani od Topsa. Tak to wygląda. Fajne karty wyglądają, fajnie zrobione. I no, wreszcie coś innego, tak, bo karty są inne. Wstydź się przyznać, ale nie kojarzę niektórych, to znaczy niektórych, większości z tych drużyn, nie kojarzę też większości z tych zawodników. Niestety nie jestem wychowany na FIFA, także tak to jest. No zobaczymy teraz najlepsze. Zobaczymy, co tam Juliusz nam wrzucił.
O, coś się świeci na limicie. To jest Chavi. Jak jest Chavi, to jest Neymar. Mamy też stadion. Mamy Słowika, bramkarza. Roka Elsnera, ulubieńce. Ojojoj, mamy tutaj herb logo Olympique Marsylia. Mamy też troszeczkę po przejściach, ale jest los Messi. Mamy tutaj Bastiana na fansie. Mamy Game Changera, Mario Balotelli. Wow, mam tylko jedną taką kartę. To będzie super moja powtórka. Uhuhu, mamy Top Mastera Lewandowskiego. Trochę się śmiać mi chce, bo w poprzednim unboxingu ktoś chciał Lewandowskiego. Niestety ten Lewandowski chyba jakieś miał przejścia, bo jest taki trochę. Niemniej jednak świetnie, Juliuszu, że przysłałeś mi tą kartę. Jestem bardzo zadowolony. No super. Oczywiście spełnię twoje wszystkie życzenia, oprócz tego Lewandowskiego na Excelu podwójnym. Saszetki Champions League. Ludzie, nie mam saszetek Champions League. Mamy tutaj Joe Harta w legendzie z zeszłego roku. I mamy tutaj jeszcze Star Simi kart. Świetne karty, jestem bardzo zadowolony. Dzięki za topkę. Trochę po przejściach, ale jest. Dzięki za Balotelliego, na pewno mi się przyda. Messi, tam z tyłu Messi też wygląda, też się przypomina, że też chce być pozdrowiony, więc pozdrawiam Cię Messi, masz pozdrowienia ode mnie, od wszystkich kolekcjonerów w Polsce, pozdrawiam Was wszystkich też od Messiego, szalony kolekcjoner, cześć!